Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, hodowczynie, miłośników gołębi pocztowych, wszystkich zwierząt. 30 czerwca, piątek, piąteczek. U mnie troszeczkę inaczej niż u większości ludzi, bo ja w niedzielę przeważnie pracuję, cisnę do pracy. 15 godzina to już mnie nie ma, także w piątek mam wolny, no ale niedziela przeważnie pracująca. Nie narzekam, jest jak jest, najważniejsze, że praca jest i robię po części to, co lubię. Słuchajcie, kochani, dzisiaj chciałbym przede wszystkim podziękować za prawie 3000 subskrypcji, bo jest 2700 subskrybentów. No nie ukrywam, że też troszeczkę nas przybyło po nagrywaniu filmów od kolegi pana Marka Basa i cieszę się, że ludzie nie rozdzielili tego kanału na te osoby lotujące i nielotujące, tylko po prostu no, żebyśmy dobrze zrozumieli, jeżeli zacząłem nagrywać u pana Marka, to nie ubyło subskrypcji tych osób, które były z nami do momentu, gdy nagrywaliśmy loty. Już nie będę mówił wkoło tego, że lubię czy nie lubię loty, to nie o to chodzi. Dzisiaj koledzy i koleżanki posprzątałem już w gołębniku i tak szybciutko tu jeszcze samiczki przegonimy, żeby sobie polatały. U nas gołąbki siedzą na sztucznych jajkach, także trzeba wypaczyć ten moment zmiany na jajkach, żeby polatały wszystkie przed karmieniem. Nakarmę dzisiaj tu bocian, co chwilę przylatuje, albo sroka, także gołębie się podrywają, nie muszę mieć flagi, chociaż flagę Ewa nam już jakąś tam skonstruowała i będziemy ją gdzieś tam troszkę przemaluję lekko sprayem, żeby było w powietrzu trochę zamętu. Tu kolegi kopana Marka gołębie śmigają ponad 40 minut w powietrzu, nasze też, ale chciałbym być 2% do przodu, także przy oblocie troszkę zachęcę, aby nasze latały, także samce trenują fajnie, samiczki jeszcze lepiej, ale nie wiem dlaczego tak jest spowodowane, czy u niektórych też tak jest, nie wiem. Dzisiaj kochani do picia KMZ 2, przeczytamy sobie tutaj z opakowania. Buduje kondycję i odporność, zwiększa wydolność organizmu, wspiera stawy, układ krążenia, mięśnie, tkankę kostną. I właśnie te mięśnie, tkankę kostną, to nie ukrywam, że kupiliśmy 3 butelki, jak była u nas Marcelina, to jeszcze później domówiliśmy trzy flaszki, z tego dwie wypiliśmy sami, jedną wypiły gołębie. My to do kieliszka takiego wlewamy i rozcieńczamy wodą jako ludzie, a gołębiom to jest około 4-5 ml na litr wody. Wodę do tego stosujemy niechlorowaną. Jak powstaje woda niechlorowana, to żadna chyba nowość. Po prostu trzeba do konewki, którą zakupiła mi Ewa, wlać wodę 12 godzin wcześniej i żeby była odkryta w ciemnym miejscu, chlor odparuje. Dobra, także my tu już mamy umieszaną wodę, lekko ona brązowawa. Bujniki wymieniamy. Te się suszą, dwa jeszcze do góry są, tak żeby nie były przyleśniałe. Pogonimy jeszcze samice. Wejście może niezbyt atrakcyjne, ale jak dziewczyny sobie poradzą, na przykład Ewa czy Marcelina, jak było nas nagrywać, to i ja sobie wejdę spokojnie. Posprzątane, tak jak mówiłem, wygarnięte z cel. Tu musimy przygotować jedzenie na cały tydzień. Tutaj mamy gołębie. Jedno wiaderko to są stare gołębie, znaczy karma, drugie młode. Zmieniamy buciki. No i dobra, zachęcimy samiczki, lecimy, dalej, chodź, lecimy, o sztyniak też się przelecisz, chodź, dobra, no i fajnie, w większości to już dziewuchy poleciały, niektóre tu jeszcze widzę, że siedzą na jajeczkach, ale nie będziemy wyrzucać. Dobra, posprzątane jest. Czyściuteńko i fajnie. Młodziaczki rosną. Puść. Jeden z kolegów pisał, czy jeżeli weźmiemy gołębia w rękę, to później będzie akceptowany dalej przez rodziców. No u nas nie ma problemu, bo u nas jak siedzą na sztucznych jajkach,
to te łapska zawsze wkładam pod spód. Jakiś tam kontakt z tymi mam, z tymi gołębiami. Także może i przez to. Jeszcze pokażemy. Bo to są dwa gołębie po dominisi. Tu może być pstry. Coś tu białego przypyliło. Miała dwa, ale jednego dałem do góry, żeby sobie wychowała. Jej będzie lżej, a dwa fajnie się wychowają osobno. I tutaj jest po mojej Szymusi. Pierwsze z życia wychowała młodego, czyli to jest Szymusia. I tata Tosna. Poszła chyba, ten młody chyba poszedł trochę w Tosnę, bo też ma takie, jest białolotem. Przepiękny gołąb, fajny. Jednego chciałem komuś podarować z tych gołębi, ale Poczta Polska wstrzymała wysyłkę. A ja gołębi takich przerośniętych, żeby nie można było oblecieć, nie będę podarowywał nikomu. Bo to gołąb będzie w zamknięciu, a ja tego nie lubię. No, czyli ta parka to jest ich gołąbek. Chodźcie tutaj, Szymusia! Tak, dobra, przegonimy jeszcze te samiczki, które zaraz zeskoczyły jeszcze. No lecimy, gołębie są przed karmieniem, także czekają na jedzenie. Dobra, przygotowane jedzonko mamy, to jest dla starych. Propolis też tutaj dzisiaj był dany i oregano, drożdże. I młodym pierwszy raz w życiu też zrobiłem propolis. Myślę, że będzie wszystko ok. Dobra, młodziaczki czekają też na jedzonko. Jest tutaj nas 15 sztuk. Próbujemy złapać jakiś większy kontakt z gołębiami młodymi. Ten tutaj szpaczek to jest nasz kulfon, który tu odwiedził swojego syna albo córkę, tego białego gołąbka. Ja go stąd nie wyganiam, on go tu czasem dokarmi. Miał pożyczoną partnerkę, samiczkę od kolegi Ryśka. I to był chyba jeden z takich moich większych błędów, że ta samiczka została oddana, a samczyk tęskni, tak, i tutaj jeszcze przyjdzie sobie czasem tego młodego dokarmić. Ja mu w tym nie przeszkadzam. Jak tak chce, to niech tak sobie robi. Tutaj u gołębi młodych, tak jak mówiłem, nie ma tutaj jakiejś specjalnie wielkiej higieny, bo żeby tutaj trochę tych bakterii było. Ja nieraz im na ziemię też nasypię, aby mieszały się te bakterie. Tak większość ludzi mówi, że tak jest dobrze. No to tak chyba musi być. Co tu jeszcze pokrótce powiem? No jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Może coś nam się uda nagrać u kolegi pana Marka. Zawołamy samice. Bo tak chaotycznie trochę mówię, ale samiczki mają zamknięty wlot. Chłopaki trochę podjadają w międzyczasie. Ale nie mogą zjeść tego, co najlepsze bez samic. Także po sprzątaniu maseczka pełnotwarzową trzeba zanieść w czyste miejsce, aby nie łapała tego syfu. Dobra, samice już wiszą na wlocie. Samice. Niektóre wisiały na siatce, bo są w różnej okresie nasiadywania na jajkach, także już dobija ten, powiedzmy, 18 dzień, no to one już tam się dobijają, bo pomimo tego, że siedzą na sztucznych, no to myślą, że coś będzie, tak? No, mam jakieś tam nieraz wyrzuty sumienia, że nie wszystkie wychowały w tym roku młode, no ale ten gołębnik musiałby być z gumy. A po drugie, w tym roku sobie postanowiłem, że tylko zostawiam gołębie dla siebie. Nie podarowuję ani nikomu tam gołębi. Chociaż nie ukrywam, że fajnie jak u kolegi Marka, czy u kolegi Ryśka, jak podarowałem, czy u kolegi Andrzeja. Gołębie siadają tam w jakiejś szpicy, czy powiedzmy, że zrobią jakieś konkursy, to cieszy. W tym roku postanowiłem tak, zobaczymy jak będzie w przyszłym roku. Może będzie zupełnie inaczej. Samice ostro trenują, coś mi tu nie pasowało. Patrz, a tu Ewa robi sobie test flagi. No i fajnie, coś tam namalujemy na tej fladze i będzie gitaśnie. Dobra, poczekamy aż gołąbki zejdą. Także koleżanki i koledzy, 30 minut polatały. U nas taka lekka dzisiaj parnotka. Samiczki będą schodzić, najedzą się, za chwilę dostaną wodę. I tak jeszcze przy luźnym piątku. Ewa mówi, że też jestem zupełnie inny w piątek niż w tygodniu. Gdzie człowiek tam rozmyśla o samochodach, o pracy. Dzisiaj autka zjechały, nic się nie wydarzyło.
Także do niedzieli spokój. Gdzieś tam zaraz sobie pojedziemy. Trochę odetchnąć, coś zjeść. I tak jeszcze podsumowując, krótko o tych gołębiach. Gołębie w moim, w naszym życiu, przede wszystkim w moim, zmieniły bardzo dużo. Poznałem bardzo dużo ludzi. Poznałem się też na wielu ludziach, ale może pozytywnie. Na tych ludzi, których poznałem, wiele kontaktów. Jakby tutaj chociażby pan kolega, pan Marek Basa, niby sąsiad, ale gdyby nie gołębie, nigdy nie byłoby to pewnie jakiegoś kontaktu. Także cieszę się, że te gołębie są w naszym życiu. Życzę wszystkim tyle radości z tego, aby mieć gołębie, bo niektórzy hodowcy, tak już z tego co obserwuję, lot nie wyjdzie, zaraz likwiduje. Już nie chce, już go to nie cieszy. A u nas czy ten oblot wyjdzie, czy nie wyjdzie, to te gołębie są z nami. I cieszę się, że tak jest. Zadowolony jestem z tego też, że potrafię uczestniczyć w lotach, nagrać jakiś lot, pokazać radość tego człowieka, który lotuje. Te telefony, tą głowę, która tam ciągle gdzieś tam śmiga w prawo, w lewo. Kiedyś ostatnio zażartowałem do pana Marka, mówiłem, że panie Marku, fajnie jakby te gołębie miały jakieś GPS-y przy nogach, żebyśmy wiedzieli, gdzie one są. A pan Marek mówi, no ale nie byłoby takiej frajdy z zaglądania i wypatrywania. Dobra, pokażemy jeszcze, jak wcinają. Gołąbki pojadły. Teraz się napiją. Może i później powinna być teren ta woda. No ale skoro piją, to znaczy, że chcą. Został jęczmień i pszeniczka. Ale one przeproszą i to ziarno po południu. Stawimy młodą jeszcze wodę. Uzupełnimy jeszcze kołacz. Ja go trzymam dodatkowo jeszcze w folii, aby nie ciągnął wilgoci. To co mi się tam ukruszy więcej, szklany pojemniczek, aby nie ciągło, tak jak już mówię, wilgoci. Mamy tą mieszankę tego grytu belgijskiego. Posypiemy tutaj wszystko jeszcze wispuminem. A w ten dzień, gdzie dajemy te gryty, to warto zadbać, koledzy, o wodę. Bo pobiorą na pewno znacznie więcej. Pojadły. Dopiero wtedy wstawiamy gryt, żeby one się nie najadały samym grytem. A dojadły, powiedzmy, jeżeli coś im tam brakuje. I pewnie tak to będzie wyglądało. Krótka bójka. Cztery dziury, ale z jednej się jednej lepiej. Fajnie. Dobrze. Kilka obowiązków piątkowych jeszcze przede mną. Jeszcze raz dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę. Przede wszystkim za komentarze. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłego weekendu. No i trzymajcie się. Cześć, do następnego.